prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej oferty i powiększ swoje oszczędności o 1,8%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Skontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Porozmawiajmy przez chwilę o Tobie. Pracujesz i zarabiasz? Świetnie. Ale co będzie, kiedy już przestaniesz? Czy wiesz, że połowa ludzi w Kanadzie ma odłożone na emeryturę mniej niż 3000 dolarów? I dlatego tu jesteśmy. Aby pomóc Ci nie tylko kiedy zarabiasz, ale także kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj, z Credit Union nie tylko oszczędzasz na emeryturę, ale jednocześnie zmniejszasz swój podatek. Odwiedź nasze biura lub zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę RRSP. Polish Credit Union. To ma sens. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. W Polskiej Credit Union tylko teraz. Specjalna oferta na nowe depozyty. 2,25% na okres 9 miesięcy. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Już od kilku lat osoby uczestniczące w uroczystościach polonijnych lub podczas polskiego festiwalu na ulicy Roncesvalles mieli okazję obejrzeć i podziwiać wystawę ikon autorstwa Janusza Harczuka. Mówiąc o swej specyficznej twórczości malarskiej, pan Harczuk, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, podkreśla, że dominującą rolę w ikonopisaniu odegrała jego spirytualna wędrówka w czasie, gdyż ikona stworzona z poszczególnych epizodów jest zawsze opowieścią, swoistym traktatem teologicznym, napisanym obrazem, kolorem, kredą, kształtem i symbolem. To właśnie z inspiracji Ducha Świętego pan Harczuk namalował, czy raczej napisał, około 80 ikon, które zdobią kościoły, kaplice i prywatne domy. O tej wyjątkowej twórczości opowiada film dokumentalny państwa Elżbiety i Bogdana Gajewskich z Ottawy, którzy są autorami również kilku filmów o wybitnych postaciach życia polonijnego. Zapraszamy do świata piękna, sztuki i religii na ontaryjskich Kaszubach. Tym razem przedstawimy twórcę przepięknych ikon autorstwa Janusza Harczuka. Podczas naszej wędrówki po ontaryjskich Kaszubach mieliśmy okazję odwiedzić Janusza Harczuka w jego letnim studio w Conbermer, kilkanaście kilometrów na południe od Barry's Bay. W skromnym studio w leśnej głuszy znajduje się kilkadziesiąt ikon o charakterystycznym religijnym wyrazie. Mieliśmy okazję zobaczyć piękne ikony, a także odbyć rozmowę z twórcą ciekawych dzieł sztuki. Janusz Harczuk jest architektem, historykiem sztuki i zamiłowanym twórcą sztuki pisania ikon. Tutaj małe wyjaśnienie. Ze względu na poprawność teologiczną potwierdzoną orzeczeniem II Soboru Nicejskiego, Jezus Chrystus jest możliwy do opisania, co oznacza, że można go pisać nie tylko za pomocą liter, jak w Piśmie Świętym, ale też w formie plastycznej, na przykład w rzeźbie, obrazie
ikonie, mozaice i tym podobne. Stąd pojawiła się tradycja językowa mówiąca o pisaniu ikon, a nie o ich malowaniu. Innym uzasadnieniem, na które powołuje się wielu ikonografów, jest fakt, że ikona jest formą zapisu religijnego za pomocą barw, kształtów, linii, czyli za pomocą innych technik niż jedynie litery, jak to ma miejsce w księgach. Zgodnie z internetową definicją, Janusz Harczuk jest ikonografem. Słowo ikonograf pochodzi z języka greckiego, w którym eikon oznacza obraz, a grafe pisać. Stąd też spotyka się spolszczenie tego słowa jako ikonopisarz. W polskiej tradycji językowej posługiwanie się pędzlem jest nazywane malowaniem, a nie pisaniem. Stąd pod względem językowym poprawne jest też określenie malarz ikon. Warto tu wspomnieć, że koncepcyjnym twórcą każdej ikony jest Duch Święty, a ręka ikonografa jedynie przekazuje jego intencję w formie wizualnej. W galerii Janusza znajdują się ikony z dawnych przekazów religijnych, takich jak powszechnie znana Czarna Madonna, czyli Matka Boska Częstochowska, której oryginał znajduje się w klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Ikona wykonana ręką Janusza Harczuka jest bogato wykończona płatkami złota. Ikona Świętego Jerzego. Na obrazie przedstawiona jest scena zabijania smoka przez Świętego Jerzego. Siedzi on na białym rumaku, ubrany jest w srebrzystą zbroję. W prawej ręce trzyma kopię, która wbita jest w paszczą smoka. Obok stoi królewna, przeznaczona na pożarcie przez smoka, by zapewnić życie pozostałym mieszkańcom miasta. Święty Jerzy ratuje życie królewny i uwalnia miasto od okrutnego smoka. Oprócz ikon tradycyjnych, Janusz tworzy ikony o akcencie współczesnym, starając się zaznaczyć powiązanie tradycji z naszą obecną rzeczywistością. Takimi ikonami są Święty Michał z Toronto. Ikona ta, przedstawiająca świętego Michała na tle miasta Toronto, została podarowana ówczesnemu arcybiskupowi Toronto. Jego ekscelencja Thomas Collins otrzymał ją w 2012 roku z okazji mianowania go do kolegium kardynalskiego. Matka Boska Sybirska w całunie stylizowanym na więzienny pasiak. Uwagę zwraca duża ilość krzyży zatkniętych na białej przestrzeni dalekiej Syberii. Nad linią horyzontu widoczna jest zorza polarna, charakterystyczna dla przeraźliwie zimnych syberyjskich nocy. Na dole ikony widoczna jest brama wjazdowa do gułagu oraz dwie wieże wartownicze. Na obrzeżu ikony wymienione są miejsca, gdzie wywieziono polskich patriotów. Matka Boska Harcerska. Ikona ta została podarowana harcerzom latem 2016 roku na ontaryjskich Kaszubach. Bardzo czytelne są współczesne harcerskie symbole umieszczone na ikonie. Dzieciątko Jezus jest przedstawione w mundurze harcerskim, a u dołu ikony widoczne jest tradycyjne harcerskie ognisko. Wizerunek Matki Boskiej Harcerskiej jest obramowany konarami brzozy, krzyżami harcerskimi oraz lilijkami z napisem ONC, czyli harcerskim przykazaniem o treści Ojczyzna, nauka, cnota. Na zdjęciu utrwalone jest zakończenie uroczystego przekazania ikony harcerzom po mszy świętej w kaplicy pod sosnami na ontaryjskich Kaszubach. Matka Boska Kaszubska. Ikona ta jest pełna symboli i ornamentów o charakterystycznym kaszubskim zestawie kolorystycznym. Jest uznaniem dla ontaryjskich Kaszubów za utrzymanie ich więzów z tradycjami i językiem stron, z których pochodzili ich pra-pra-pra-dziadkowie. Piękno tej ikony zawiera w sobie pozytywne przesłanie tradycyjnych wartości pozwalających na przetrwanie kultury kaszubskiej na ziemi kanadyjskiej. Krzyż Kaszubski. Pierwowzór Krzyża Kaszubskiego znajduje się w kaplicy Królewskiej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Został on podarowany w 2006 roku. Krzyż Kaszubski jest uznaniem dla Kaszubów na całym świecie, a szczególnie kanadyjskim Kaszubom zamieszkałym w pięknym regionie jezior pomiędzy Conbenmer, Wilnem i Barry's Bay. Taki sam krzyż został podarowany dla kościoła Najświętszej Marii Panny na ontaryjskich Kaszubach. Krzyż ten znajduje się w kościele w Wilnie. Matka Boska Smoleńska.
Ta ikona ma tradycyjny charakter, a jej symbolizm zawiera się w obwodzie ikony. Krzyże umieszczone na obwodzie w ilości 96 symbolizują ilość osób poległych w katastrofie. Narożniki ikony zawierają szachownice symbolizujące oznaczenie lotnictwa wojskowego. Trzy orły na ramię uzupełnione są gapą lotniczą przedstawiającą orła w locie odznaką pilotów wojskowych. Matka Boska Dzieci Nienarodzonych. Inspirowana ikoną Matki Boskiej z Guadalupe i przesłanie, które nam przekazuje. Chrońmy bezbronne, nienarodzone ludzkie istoty. O tym, jak powstała ta ikona, opowie sam jej twórca Janusz Harczuk. Ikona Matki Boskiej Dzieci Nienarodzonych i tym, z tym kojarzy mi się nasza droga powrotna z Florydy, gdzie zawinęliśmy do San Agustin. Planowaliśmy być w tym San Agustin około 3-4 dni, byliśmy chyba 3 dni. Ja wsiadłem w samochód, no i sobie jadę i tam oglądam różne rzeczy, zatrzymuję się, prawda, i w pewnym momencie obok kościoła zobaczyłem morze białych krzyży. Takiej wysokości, na jakieś, ja wiem, pół metra, nie więcej, może nawet mniej. Białe krzyżyki, morze, tysiące tych krzyży, cała łąka usiana właśnie tymi krzyżami. I to mnie zaintrygowało i zatrzymałem samochód, wyszedłem, popatrzyłem. I teraz tu mnie tak tknęło to, że koresponduje znakomicie z tą moją ikoną. Ikoną Matki Boskiej Dzieci Nienarodzonych, te krzyże i tak dalej. I to mnie tak na tyle poruszyło, że zacząłem chodzić po tym cmentarzu, robiłem zdjęcia, czytałem te napisy. Kiedy przyjechałem do motelu, pokazałem właśnie Irenie, mojej żonie i Ewie, naszej koleżance. No one były też poruszone i do dzisiaj jeszcze właśnie jestem, nie wiem, że coś mnie tam zaprowadziło w to miejsce, żeby ten cmentarz zobaczyć i ten właśnie te zdjęcia tego cmentarza są znakomitym uzupełnieniem do opisu, jaki przygotowałem do tej ikony właśnie Matki Boskiej i Dzieci Nienarodzonych.